Zobaczcie, jak jest ciemno. Widzicie to? Bez światła, jak jest ciemno. O, za oknem. Chyba mgła. No, także. O, dzień dobry, Kiciu. Od rana palimy światło. Chodź, już idziemy. Chodź. No, chodź. Chodź. Chodź, pójdziemy na siusiu, tak? O proszę, ktoś jest nawet spacerem zainteresowany. Chodź. Co wy tam robicie? Co wy tam robicie? Idziemy na siku, tak? Chodź. Opa, chodź Borka, chodź. Idziemy. Kto idzie? Borkę. Borkę? Borkę idzie. Borkę. Opsa. Cześć Borkę. Cześć Borkę. Ojej, ojej. Cześć Borkę, cześć Borkę. No przywitaj się no. Tyle mnie nie widziałeś, a ty się nic nie witasz? Nic się nie witasz? No witasz, się parę całuję. Borkę by chyba chciał iść na spacer. No, na pewno. A pan? Pan również. No to chodźmy na ten, chodźmy na spacer. No to chodźmy. Tak? Wiem, co zrobimy. Pojedziemy hulajnogą na spacer. Dlaczego? A nie? Możemy, dobrze. No. No weźmiemy Borkę, tam sobie pochodzi trochę. A nawet się ucieszył. Hulajnogę? Mhm. Dobra. Borkę, poduchę dostałeś, wiesz? Poduchę dostałeś. Psie. Będzie nas widać. Będzie nas widać. Nie za wysoko z tą poduchą? No właśnie zaraz zobaczymy. Może będzie więcej widzieć. Może jakoś by jej... Tak by się jej podtrzymał hulajnogę. Zobacz. Nie, wydaje mi się, że za wysoko. Chodź, Susi! Chodź! Chodź tutaj. Chodź! Chodź Borkę, chodź! No chodź! Siadamy, 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 siadamy. Tak. Nie boimy się nic. Jestem z tobą, Borkę. No. Co jest? Dobra.
Adamowi? Tak. I poszli. Tak, od jeziorka na pewno. Wy już? A jeszcze bardziej zamarzło. A tam? Myślisz, że gruba? Tak. Wchodzimy? Nie, nie wolno wchodzić na lód. No nie wolno, nie wolno. Ale patrz, a tu wygląda jakby płynęła woda pod... Zobacz, Borka. Papa, to wy sobie tu siedźcie, ja już... Idę tam sobie pozobaczyć, co na trawie ciekawego. No idź jak chcesz. No dobra, to idę. Skoro tak mówisz... Jejku, no dlaczego ona się tak tych pomostów boi, to ja nie wiem. Rzecz wygląda jak taki biedny, biedny pies. Odchodzę od was. To już koniec. Koniec naszej wspólnej przygody. Biedny. I poszedł. Ja sobie tam pochodzi po wąchach. Ktoś nam powiedział, żeby wziąć kamyk albo taki większy kamień i rzucić na lodzie, że jest niesamowity odgłos, jak się tak po zamarzniętym rzuci. Idę szukać kamyka. Myślisz, że tu gdzieś znajdziesz? Trzymaj. Lubu coś powiedzieć. Na pewno znajdę. A znaczy, tam jest łódź w szuwarach i zamarzła w lodzie. No. Ale zobaczcie. Mam mały kamyk. Co? Rzucasz? Rzucam. Ale jak tak? Nie wiem. Jakby morsem nadawał. Faktycznie, poczekaj. Jeszcze idę postawić tu bliżej, żeby było lepiej słychać. Faktycznie jaki fajny odgłos. O! Siuda zbierać kamienie następnym razem. Ja wiem, gdzie są kamienie u nas. Na łące są. Ojku. Super. Super. Ale jest, słuchajcie, wiatr mroźny. Tutaj zawsze, słuchajcie, jest najzimniej, jak jest mocny wiatr. Może być na plusie, ale jak wiatr wieje, to jest masakra, nie? Bardzo zimno jest. No zobaczcie, musiałam pojmać złoczyńcę, bo Tomek miał od naszego aparatu jakiś kabelek chyba w koszyku, albo zostawił w domu, albo mu wypadł po drodze, jak jechaliśmy. No i pojechał to sprawdzić. A słuchajcie, ten w te pędy i za Tomkiem biegnie, tak? Musiałam schwytać. No nie trzęś się, przecież nic złego się nie stało, pan zaraz wróci, no. No wróci pan. A ty się nic nie słuchasz, słuchajcie, ja wołam, chodź. Proszę bardzo, zaraz pan wróci, obiecuję. 5 minut. 5 minut i ty się tam nie szykuj do ucieczki. No. Chodź się przejdziemy kawałek, chodź. Chodź. Tak. No, przejdziemy się kawałeczek. A pan zaraz wraca, no. Tutaj, słuchajcie, jest właśnie cała taka ładna rzeczka. O, widzicie? I cała zamarznięta. I ta rzeczka łączy
dwa jeziorka. O, i proszę, tu już pies zadowolony chce iść na spacer, tak? Słyszę, z jakiegoś powodu boi pomostów. I pomosty są najstraszniejsze na świecie. Ojej, jaki tu krecik. Jaki tu krecik. O, widzicie? Takie fajne mokradła są. O, ktoś dał budki dla ptaków zawiesił. Widzicie? Ale fajnie. No i to już wam mówiłam chyba ostatnio, ale podobno tutaj też są bobry. O, tu jeden bóbr. Tak, jeden bóbr. No chodź, wracamy. Czy chcesz dalej tam iść? Chodź. Patrzcie, jedne konie wróciły. No, ale one są duże. O, jest mały faktycznie. Ale już urósł. Urósł, no. Bo był taki malutki latem. O, co on robi? Co on robi? Gryzie się. Gryzie się w nogę. O. O. Pa, znowu tam ta czapla, czy to coś leci z tyłu, widzisz? Tak, tak. Tak. Widzę. Tam no. Gdzieś jest. Jak zrobić czaplę? Weź w Google. Ale pięknie leci. No. Jak zwabić czaple.pl. Może ona po prostu z końmi sobie tu zamieszkała i nie odleciała. No dziwne kurde. No tak wygląda. O, a my po spacerze. Mnie tak rozwiało, że mam włosy, zobaczcie, wszystkie w drugą stronę. Ale to nic. Jest, słuchajcie, 13. A my będziemy jeść śniadanie. Ostatnio mamy późne. Zawsze na Mazurach mamy późne śniadanie, ale ostatnio to jest, dochodzi do obiadu. I jest albo tak, że już olewamy śniadanie i jemy coś na obiad. Ale dzisiaj stwierdziłam, że tak mam ochotę na jakieś parówki albo kiełbaski, ale powiedział, że chce jajecznicę. O, czołczoł znowu jest na spacerze, on jest piękny. Przepraszam, więc stwierdziliśmy, że jedziemy do sklepu na szybkie zakupy i robimy śniadanie. Ale... Bo szynkę mamy. Szynkę mamy, jajka mamy. Tylko jakieś kiełbaski albo parówki by nam się przydały. I serek, bo chcesz kremową jajecznicę? Tak. No to jeszcze serek musimy kupić. A mówiłeś o szczypiorku coś? A, szczypiorek też, tak. Cebuli? I cebulkę, no. Więc szybko podjedziemy do sklepu. A już jestem taka głodna i tak przemarzłam strasznie. Ile pokazuje? A, no minus jeden niby. Na pewno odczuwalne jest minus 9. Bardzo zimne jest odczuwalne, no. Tak, widzę, że jest napisane wymień baterię w kluczyku. Przecież jest tak napisane od 2 tygodni. No to ukrywałeś ten komunikat przede mną, bo... Nie. Dopiero teraz pierwszy raz widzę, że... No przecież już ci mówiłem, że byłem wiem, raz że w serwisie, mówiłeś bo mi się wyświetli. Wiem, że mi mówiłeś, ale ukrywałeś wyświetlający się komunikat. Komunikat mi się tu wyświetlał. No tu, a tu się nie wyświetlał. Koło mnie się nie wyświetlał. Bo jak jest włączone na radio, to się komunikaty nie wyświetlają. Ukrywałem komunikat. No jeszcze czego. Może do pana podjedziemy po jabłka? Myślisz, że jest pan? Jak jest tak zimno? Faktycznie druga. Trzecia, patrz. No mamy razem w trójkę zaczął. Pa, i te dwa mu mówią, ej, tam z tyłu jest samochód, zbieraj się. Proszę mnie? Nie, nie, nie. One obcym dolają jakieś te gałązki. Tak, tak, tak. O, 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 powolutku, powolutku. I zobacz, ten jeden udaje, słuchajcie, ta jedna, co jest tutaj, to przed chwilą stała na drodze, jest taka fajna, szara. I zobacz, ona tak idzie, tak, nie ma mnie, nie ma mnie. Przecież nie, ona sobie je, nie wiem, chyba się nas nie boją. Śmieszne te tyłki białe mają. Świetne mają te tyłki. O, teraz lepiej widzę. O, 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 idą, idą, idą. Ale cały czas się lampią tam. Hmm.
No one nas widzą, ale się nie boją. O. No i stoją w kupie teraz. No co? Po parówki pojechaliśmy, no. Po śniadanie. No. Zaraz wy też dostaniecie swoje śniadanie. Nic się Bolka nie martw. Dobra. Zaczynamy. A! Ty mnie zawsze wystraszysz. Pokryłeś już szyneczkę, nie? Nie pokryłem jeszcze szyneczki. Dobrze. Nie mam... Na czym? A, tu jest kuchenka włączona. No. Bo ta jest włączona. No dobrze, ale ta jest dla kiełbasek. Potrzebuję dwa palinki. A kiełbaski będą robione takim tradycyjnym sposobem? Tak, chyba tak. Bo po ostatnich eksplozjach w mikrofali wolę jednak mieć garnek niż mikrofalę. Mądrze. Do takich wniosków. Mądrze. Mądrze, prawda? No. Oglądałeś bobry, czy się nagrały bobry? Nie miałam kiedy jeszcze. To co robiłaś przez cały dzień? Dziękuję. Proszę. Dobra. Chodzi się, widać. Cebulka mi nie całą. To będzie za dużo. Dobrze, za dużo cebula. Co ty? No to jest dobrze, że to taka mała cebulka była. Zawsze dajemy pół dłużej. Boś tu stać tyłem, bo ostatnio miałam wilgotne włosy i siedziałam tu na kanapie i patrzę, tam taki odgniot, takie gniazdo w ogóle. No. No, uwaga, spadnie? Nie spadnie. Pam, 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 pam. Kroję szyneczkę, bardzo lubię ją, to jest prosciutto, prosto z Włoch. Leon! Nie nagrywałem, jak śpiewam. No i źle zrobiłem, bo tyle wystarczająco to jest szynki na jaśnicę, prawda? Tak, tak. No właśnie, i teraz mam dwie szynki otwarte. Ale mówiłam, dziś... żebyś nie otwierał. No widzisz, no i powiedziałaś. A ja ci nie posłuchałem i dlatego jest, jak jest. Dlaczego jest, jak jest? Kto to śpiewa? Krzysztof Krawczyk. To jest Krzysztof Krawczyk. Dlaczego jest, jak jest? A nie! To perfekt. A nie, nie wiem. Quiz taki dla was. Kto śpiewał? Dlaczego jest, jak jest? Nie, nie wiem. Tak jak już spaliłam jedno masło, zaraz spalimy cebulę. A szynkę no. Już może wrzucać też. Zaraz ocenimy, czy jej jest dużo, czy jest mało. Mało. Chyba mało. Nie? No to jeszcze. Czyste, teraz starczy. Jeszcze jeden plaster. Chyba tak. Słuchaj, ty umiesz oceniać, czy te kiełbaski się zmieszczą w tym garnku? Wszystkie? Nie, po dwie będę podgrzewać. Dobrze, zmieszczą się. Wiecie, że ja tak mam, że muszę coś przymierzyć, że nie jestem ocenić w stanie wzrokiem. I na przykład jak biorę pokrywkę, to mogę wziąć, no nie wiem, na przykład mogę wziąć... Gdyby to była pokrywka, to nie jestem w stanie wzrokiem ocenić, że to nie pasuje, tylko muszę przyłożyć i wtedy wiem, że jest za duże. No to akurat wiedziałam, ale generalnie jak się pytacie, jak to jest z astygmatyzmem moim, to tak.
Prosciutto crudo o pizza? A, to nie pizza. Dobra, a dzisiaj będzie pizza? No to ja się ciebie pytam, ty jesteś szefle. A ty w ogóle swojej czapki nie nosisz do robienia pizzy? Nic, fartucha. Zgubiłem fartucha. Znaczy nie zgubiłem. Tak teraz Lew mówi, bo już by było moje gderanie, że ma bałagan w garażu i wszystko gubi. Ja nie mam bałaganu w garażu, ty masz bałagan w garażu. Moje rzeczy są wszystkie ładnie poukładane. Ja nie mam żadnych rzeczy w garażu. No ja, no, jasne. Jajeczka, szef Lew. Eggs? Eggs. Dzisiaj będzie odcinek Gotuj ze słoniem i lwem. Poranki o 14 na Mazurach. Gdzie to jest? Się taka blokada dla dzieci uruchamia i nigdy nie umiem jej ogarnąć. Może mocno troszkę. Będziemy robić kremową jajecznicę. Ci, którzy mnie długo oglądają, to pewnie znają ten patent. To jest patent z... Jak to się nazywa? Do Placu Dąbrowskiego. Śniadaniownia. Dzień dobry... Nie. Dzień dobry kafe? Jejku, nie pamiętam teraz. Jak się nazywa to gdzie, gdzie się nauczyłam robić jajecznicę na kremowym serku przy Placu Dąbrowskiego? To było Dzień dobry kafe? Chyba tak. Chyba tak. I tam właśnie pierwszy raz jadłam jajecznicę z kremowym serkiem, na kremowym serku i to jest super patent i od tamtej pory też czasami sama tak robię. Tak mogła... nie umiem otworzyć tego barwy. Boże, tego się nie da otworzyć. Nie da się go otworzyć. No to uff, myślałam, że to ja znowu sobie nie radzę z opakowaniami. Jakbyście kiedyś słuchali albo czytali Jeremy'ego Clarksona, on miał fantastyczne felieto, jak to wszyscy każą chronić środowisko, a potem każda rzecz jest zapakowana w 5 plastikowych rzeczy, których się nie da wyjąć. A w ogóle są, wiesz co, są już 2 nowe książki Jeremy'ego Clarksona. No wiem, ale żadnej nie ma w audiobooku. No, a my mamy taki sentyment, bo my jechaliśmy na narty. To już musiało być ze 3 lata temu, nie? Bo to było przed złamaniem nogi i po złamaniu nogi. Jest palieton też właśnie, co Clarkson sądzi o narciarzach i jak potem siedzą ze złamanymi nogami, ze stopą wykrzywioną w drugą stronę. I bardzo się z tego śmialiśmy przed złamaniem. I po złamaniu w sumie też. No, jest nowy Clarkson, ale nie ma audiobooka. No i właśnie dodajecie do takiej już zeszklonej cebulki i szyneczki, albo bez szyneczki taki kremowy serek. Ja tutaj mam akurat almentę ze szczypiorkiem i z cebulką, ale generalnie wszystkie ze szczypiorkiem są ok. Ja też możecie jakiś taki salmonelle rozsiewam. Proszę umyć ręce, szefle, po jajka. Nie mogę, bo to... Jajkiem jest na to. Nie. Przepraszam. Wytniesz, nie? Nie wytnę. Mój pamiętaj, żeby wyciąć ten fragment, jak mi się wymskło. Ale przy robocie to tak jest. Lew to jest taki śmieszny lew. Dobra. Albo nie śmieszny.
dwa brzydkie jaja i do małych. Dlaczego? A co z nim było nie tak? Zostaw Frediemu. Fredie. Surowe jajka. Moich ulubionych kiełbasek z serem. Ale kupiłam jakieś serdelki pyszne i kiełbaski śniadaniowe. Zobaczymy. Czy to będzie dobre? Kurde! Co? Tyle głosy dzisiaj układałem. Bo w czapce byłeś. To Lewek ten, tutaj ja schowam śmietnik, a ty zrób pieczywko, bo ja już mogę jajka wziąć i kiełbaski. A co ty będziesz pieczywa jeść? Ja sobie, mam w mikrofali chleb i kupiłam takie te dwie bułki. No to chleb i dwie bułki zjesz na raz? Jedną bułkę zjem. I tam taki mam kawałek chleba, ja sobie przyniosę. Może takie dwie parówki, te dwie parówki włożyć? Czy te serdelki? Obojętnie. To może najpierw te dwa serdelki, te dwie parówki. A to się chyba ubiera. To jedną na pewno. Ale dziwne. A to tak trochę podchodzi pod te austriackie. Lew, skłamałeś, nie mieści się cała. No nie, trzeba na pół. Jak na pół? Parówka musi być cała na pół. A co za różnica i parówka? Nie jest różnica. To musi pół bułkę na pół przekroić? Tak. Poproszę. Dobra. To wrzucimy później. O. Borka już zajął pozycję. Czyhającą? Mhm. Czyhającą, tak. Dobra, to tu masełko. Czyste nóż do masła gdzieś mieliśmy. Co będziesz piła? To co ty? Kolciawkę? Mhm. Czyli myślisz, że już mogę... Ja. Jesteśmy gotowi? No ja. Rozsiopujecie jajka przed blaniem? Ja trochę tak, tylko nie tak bardzo, bo też nie lubię, jak wiecie, potem taki omlet się zrobi. Nie wiem, czy jest tak zupełnie wytrzepany, ale trochę musi być. Teraz musi być idealna równowaga pomiędzy jajecznicą nieściętą a ściętą dla lwa. Co tak spojrzałeś? A z pudełba tak sobie wypowiadam. No chciałam właśnie, że spojrzałeś z pudełba. Jeszcze parę.
A wiesz co jeszcze? A, jest musztarda, dobra. Jak robicie taką kremową, to ona wam się nigdy tak bardzo nie zetnie. No właśnie będzie taka kremowa. Coś mi się wydaje, że nie będą mało szynki. To dobrze. Nie lubimy dużo. Musi być jajecznica z szynką, a nie szynka z jajecznicą. Więcej ognia! Żaru! W jakich filiżankach życzysz sobie pić kole? W tradycyjnych niebieskich? Tak. One są zielone. To jest zielone. To jest niebieskie. No to, a to też jest zielone. To jest zielone. I to też jest takie zielone. To jest zielone. To jest zielone? Jaki kolor widzicie? No takie morskie to jest. Takie morskie. Niebiesko-zielone. To jest zielone. Brawo. Morski kolor, jak sama nazwa wskazuje. Jest, nie, morski jest niebiesko-zielony. To znaczy tak, morski. Dobra, ja sobie już taką robię, a tobie jeszcze przypiec, nie? Nie, dawaj mi taką. Nie, no jeszcze ci setnę. Nie chcę, dawaj taką. Nie, jeszcze ci trochę, bo to będzie dla ciebie za surowe. Nie, chyba sobie więcej nałożyłam niż tobie. Nie mam się i tak wszystko zje na koniec sushi. Morski kolor. W Polsce jest zielony, bo Bałtyk jest zielony, ale na przykład w Meksyku morski kolor jest błękitny. Nie będę tego szukał, bo Bałtyk jest brązowy. Dobra, już, bo tu już mi omlet robisz. A jak się miesz, nic nie omlet. Ej, chyba za mało. Co za mało? Jajek zrobiłam. Może ci odłożę jeszcze i trochę. Nie. Pokażę. Na pewno? Na pewno. Masz te kiełby? Kiełby będą serwowane prosto z wody. Świetnie. A wkładasz już drugie serdelki, czy później? No ja na razie poczekam chwilę. Dobra, to jest wyłączone. Ja już prawie jem. Czekam na ciebie. Ja ci szkódce, kochanie, niosę. Oj, kochanie. Jesteś najlepszą żoną na świecie. Nikt nie ma lepszej żony niż moja żona. Mówię wam. Tak nikt ci nie wierzy w to. Jaka piękna tutaj dekoracja. Dekoracja z bułek. Smacznego. Próbuję. Może być. Nie dobra? Dobra. Pyszna. Gorąca. Dużo jej. Wszystko się zgadza. Okej, słuchajcie, wczoraj wam obiecałam haul z H&M, więc go nagrywam i nie wiem, jak to się stało. Słuchajcie, jest godzina 18.32. Serio, do tej pory siedziałam i nagrywałam różne inne rzeczy, które musiałam nagrać na Instagram. Zmontowałam vloga, przejrzałam nagrania z bobrami, przejrzałam nagrania z gimbala, bo robiłam porządek w plikach i nie wiem, kiedy ten dzień. To jest straszne, że po prostu te dni tak przelatują. Koniec roku to jest naprawdę zawsze najbardziej intensywny okres. Jeszcze mi się włosy tutaj wijają nie w tą mańkę, w którą trzeba, ale dobra. A jeszcze zaraz wam pokażę. Przewiesiłam te światełka, które wczoraj założyłam na tutaj na łóżko i wyglądało to pięknie. Robiło świetny klimat, ale
nie przemyślałam tego, że mając z tyłu światełka, będzie mi ciężko no, oglądać coś na telefonie, na laptopie, przeglądać na aparacie, bo po prostu się będą odbijać te światełka, więc musiałam je zdjąć. A w ogóle powiem wam, że mam tutaj dwa takie sznury, to są zwykłe sznury z Biedronki, takie podłączone do prądu, i wczoraj właśnie sobie siedziałam wieczorem i one dają tyle światła. Zaraz wam pokażę, bo teraz mam ring włączony, ale zobaczcie. O. Nawet gdybym zgasiła wszystkie światła, widzicie, jest żółto, no do nagrywania to oczywiście nie, ale jest takie przyjemne, dają takie przyjemne ciepłe światło, jak świece dosłownie. I no, zobaczcie, prawda? Tak jest miło od razu, więc bardzo jestem zadowolona, zaraz wam pokażę, jak to wygląda, ale teraz zrobię wam ten obiecany haul z H&M i weszliśmy do Galerii Warmińskiej, ale widziałam, że są te rzeczy na stronie, więc wam podlinkuję. Kupiłam sobie dwie takie bluzy, ja mam od mamy taką bluzę, taki jakby mini szlafrok, coś takiego, takie do spania z Etam. Taką czerwoną rozpinaną, na pewno kojarzycie, dostałam w zeszłym roku na chyba gwiazdkę. I powiem wam, że ona mi się świetnie tutaj sprawdza, właśnie do spania, jak jest bardzo zimno, albo do chodzenia sobie tak, no nie wiem, jak na piżamę chcę coś założyć krótkiego, nie szlafrok, tylko po prostu siedzieć w łóżku, żeby było ciepło, to mi się super sprawdza. I są teraz takie bluzy w H&M-ie i one kosztują, ja sobie kupiłam taką ciemno-szarą, o, już wczoraj w niej spałam. I one są, wiecie, z takiego puchatego polaru miłego i są przeróżne kolory, jest kremowa, różne są. A drugą wzięłam taką jasno-różową, właśnie chyba sobie jeszcze kupię taką jasno-kremową, może zobaczymy, ale są świetne. A i one kosztują, ja wzięłam rozmiar M i ta M-ka jest taka, jak to w H&M, taka większa. No ta bluza jest taka, o, taka jest, będzie taka luźniejsza. I ja w sumie też taką chciałam. Także jak chcecie bardziej dopasowaną, to weźcie rozmiar mniejszy i one kosztują 59,99, także naprawdę spoko. I jeszcze tutaj przy kasie były, mam jeszcze jedną taką parę, już dzisiaj, no, wczoraj i dzisiaj nosiłam. I to są takie szenilowe skarpety, taka strzyżona frota, coś takiego. To jest takie miłe i to było za 30,99, przecenione z 39, to jest one size. I do monbutów ja je sobie wkładam, bo już wam mówiłam, że jak jeździmy hulajnogami, niestety monbuty mają te krótkie coś takiego, że jak macie jakąkolwiek skarpetkę, to chodząc ona się trochę zsuwa i potem macie gołą kostkę. I jak jest tak zimno jak dzisiaj, czy w ogóle jak są takie dni, że no jest taki mróz, to po prostu jest masakra, więc ja sobie kupiłam te skarpetki i też w ogóle czasami w jakichś krótszych kaloszach czy coś po prostu i fajnie to wygląda, jak wystają i też będzie mi cieplej, także kupiłam dwa takie zestawy, tu jest czarny i biały, a to są te skarpetki z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które kupiliśmy wczoraj w Lidlu. Kupiłam jeszcze, o, taki zestaw skarpetek czarnych, one są całe czarne i tylko tu mają takie, o, brokatowe wykończenia, więc będą też super fajnie wyglądały. Czy te są? Tak, to są jakieś wełniane skarpety. Nie, w środku nie ma. Nie. I one mają tutaj jakieś reniferki, serduszka, też bardzo fajne, też były przy kasie, przecenione też z 39,99 na 24,99. O, i są takie szare i różowe. Chociaż ja najbardziej lubię skarpetki z H&M. O, te też są w jakieś renifery czy wielenień. O, jest choinka, renifery, wszystkie takie są. Jeszcze są białe, te są gładkie. O, te są też super w śnieżynki. O, no ale ekstra, nie są takie typowo świąteczne klimaty, więc można je będzie sobie nosić zimą. I też były na 30,99 przecenione i też mają tutaj, o,
takie brokatowe wykończenia. I tak wyglądają. Te białe są gładkie, te są gładkie. Te mają śnieżynki. O, no i super. Słuchajcie, skarpetek nigdy za wiele. Jak ktoś się ostatnio pytał, dlaczego jechaliśmy do Szczytna kupić skarpetki, czy nie możemy ubrać? Oczywiście, że można ubrać, ale tutaj to wiecie co? W tej małej łazience nie chce mi się tego robić, a poza tym tutaj te rzeczy to będą schły latami. Serio, ja w marcu, jak był koronawirus, nie chcieliśmy wracać do Łodzi, to próbowałam ubrać kilka rzeczy i to schnie tak długo, że potem ma brzydki zapach i w ogóle nie chce mi się w to absolutnie bawić. A zresztą ja też po prostu tutaj powoli sobie kupuję część rzeczy, żeby mieć na przykład, żeby po prostu wiecie, nie jeździć ze wszystkim w Tejwawta, to na przykład kupiłam sobie biustonosze moje ulubione, czarne i cieliste, żeby tutaj je mieć. Oczywiście będę je przywozić do prania do Łodzi, nie wiem, w sumie muszę tłumaczyć takie rzeczy, chyba muszę, wiadomo, że będę je przywozić do prania, ale po prostu jakieś, żeby zostawić sobie część tutaj skarpetek, bielizny, jakichś takich koszulek basicowych, no wiecie, po prostu, żeby część rzeczy tutaj mieć takich, które tu zostawiam, a nie, że za każdym razem wszystkie rzeczy, które przywożę do ubrania, zabieram do Łodzi. Chyba to jest jasne, mam nadzieję. Nie lubię tego, że muszę się tak tłumaczyć, bo wiem, że zaraz ktoś mi napisze, a co, nie będziesz prać tych rzeczy i tak dalej. Po prostu, chciałabym tu mieć część rzeczy, które będą tutaj, bo wiecie, to po prostu włożenie tego wszystkiego w tej wewte jest męczące i powoli właśnie staram się mieć takie kosmetyki, które tutaj, jakby wiecie, wszystko sobie dublować, żeby nie jeździć zawsze, nie wiem, z szamponem, z żelem pod prysznic, ze skarpetkami, z ręcznikami, z pościelą, tak? Tylko po prostu mamy takie rzeczy, które tutaj są. No oczywiście jak się ubrudzą, to będą zabrane do Łodzi, żeby je wyprać. No tak, więc tutaj mam te dwie bluzy, naprawdę spoko. I niedrogie były. Chyba sobie zamówię jeszcze online, bo jakoś tak wpadłam wczoraj na szybko i żałuję, że nie wziąłem więcej. Ten kolor jest świetny. No nawet też jak, nie wiem, gdzieś chodzimy czasami na bobry po nocy, to włożyć na przykład pod taką bluzę. Ja tak robię, że czasami wiecie, bielizna termiczna, potem polar, potem taka bluza i dopiero kurtka. Jest warstwowe ubieranie zdecydowanie potrzebne. W ogóle kiciunia tutaj śpi. Odsunęłam teraz kaloryfer, znaczy ten grzejnik, na czas nagrywania, żeby go nie było widać w kadrze. Ale tak to cały czas kiciunia tutaj przy grzejniku siedzi. No i tak, słuchajcie, tak to ten dzień dzisiaj zleciał jakoś, ale no tak, miałam dużo takich adminowych rzeczy do porobienia. No właśnie, wiecie, to są takie rzeczy, których nikt nie widzi, ale trzeba je wykonać, typu na przykład zgrywanie plików, albo zgrywanie plików na dysk zewnętrzny, albo coś tam. Więc są niby takie pierdoły i to się tak mówi, że o, ale ciężka robota, wy youtuberzy nic nie robicie. No i pewnie, że to nie jest ciężka robota, to nic takiego, ale po prostu czas trzeba nad tym spędzić. I ja mam tak, że mnie to irytuje, że to jest takie, wiecie, takie nic. W sensie, że no, wiem, że trzeba było to zrobić i wykonać tą pracę, a tak się złoszczę, że tak jakbym nic nie zrobiła, mimo że musiałam już to zrobić po prostu, żeby mi się komp zapchał. Ach, szkoda gadać. Każdy w swojej pracy na pewno ma takie rzeczy, które jakby ktoś z boku popatrzył, to by powiedział, że a, ty nic nie robiłaś cały dzień, no ale jednak coś robiłeś. Tak jak, nie wiem, przepisywanie notatek na studiach. Nie wiem, czy jeszcze się to robi. Kiedyś się to robiło. Albo przepisywanie zeszytów, jak jeszcze nie było ksero. No, za moich czasów. Podstawówka. W liceum to już było ksero. W podstawówce już może też było, ale to było drogie. Jak już, nie wiem. W podstawówce się przepisywało zeszyty. Ja pierdzielę, to była strata czasu. No, wiecie, co mi chodzi? Są takie rzeczy właśnie, które po prostu czasami trzeba zrobić. Dobra, ogarnę się tutaj i wam pokażę, jak zainstalowałam tutaj te lampki, jak to wygląda przy wyłączonym świetle.
i muszę potem znowu usiąść, słuchajcie, z telefonem i rzucić relację na Insta i posta. Tak. No i właśnie, to są takie rzeczy. Niby nic, ale słuchajcie, trzeba to zrobić, a godziny płyną. Tak się czas spędza. Jeszcze przez to, że właśnie o tej godzinie jest tak ciemno, to już... już do spania w ogóle. Koniec dnia, nie wiem. Dobra, nie gadam więcej, nie marudzę wam tutaj. Pokażę wam, jak te lampki wyglądają lepiej. Okej, zobaczcie. Te lampki wczoraj były tutaj i naprawdę przepięknie to wyglądało. I tu brakuje trochę tego światła, no ale wiecie, tu też mamy lampki nocne, które włączamy, ale przełożyłam je tu i one też tak dosyć delikatnie wyglądają tutaj za tą zasłoną i one idą, akurat mi tak starczyło, że idą tu, 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 tu i tutaj jeszcze o trochę na komodzie i myślę, że to fajnie wygląda i zobaczcie tutaj z perspektywy, jak sobie usiądę w łóżku na przykład z laptopem, to zobaczcie, jak fajnie, wszystkie światła są zgaszone. A dzięki tym lampkom, tutaj jest drugi sznur na toaletce, zawinięty. O, gdzie tak to wygląda? Myślę, że jest super, bo jest widno po prostu, nie trzeba zapalać żadnego światła. A daje taki fajny klimat. Naprawdę, dają takie światło, jakby to świece się paliły. I jeszcze zrobiłam to tak, że połączyłam te wszystkie lampki i one idą tak, 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 tak. I tam idzie sznur za łóżkiem i tam jest taki, jak to się mówi? Taka listwa z jednym przyciskiem, który będę po prostu tutaj. Wystarczy, że tutaj sięgnę ręką i... mam wszystkie lampki na jednej listwie wyłączane jednym przyciskiem, żebym na przykład, jak chcę zgasić światło, to nie muszę tam wstawać, tylko będę mogła sobie tutaj zgasić. No i wydaje mi się, że naprawdę całkiem fajnie to wygląda. Pasuje do pościeli w tej czerwonej bluzie. Dobra, słuchajcie, idę może na dół coś zjeść. Nie jedliśmy nic oprócz dzisiaj, ale śniadanie jedliśmy późno. Więc pewnie zjemy jakąś małą przekąskę na kolację. Do faktów. Szczerze mówiąc, mam ochotę napić się wina. Pożądam białego wina ze Sprite'em. Nie grzańca, bo grzaniec. Tomek cały czas męczy grzańca, już grzaniec mi się przejadł strasznie. Ale... właśnie chętnie bym się białego wina ze Sprite'em napiła. Nie wiem, czy mam białe wino, nie wiem, czy mam Sprite. Masakra. Powiem wam, że postanowiłam, że jakoś, nie wiem, czy po świętach, czy po nowym roku, ale zrobię sobie małą przerwę we vlogowaniu. Prawdopodobnie po nowym roku. Tak, i zrobię sobie będzie mała przerwa. Nie wiem, czy ją odczujecie, czy nie, bo może nagram jakieś filmy na zaś. Nie wiem jeszcze, jak to będzie. O, kto do mnie przyszedł? O, jajku. O, traktorek przyszedł, tak? Mały traktorek. Ale będę chciała sobie zrobić... o... jakąś małą przerwę, bo już czuję, że mi to potrzebne. Ostatnie wakacje mieliśmy taką przerwę rok temu. No tak, jak wyjechaliśmy na narty na Sylwestra rok temu. A tak to vlogging every day. Almost. No nie to, że codziennie, no ale prawie codziennie. Nie kicia? No i ktoś mi ostatnio napisał, że kobieto, co ty gadasz? Ty nie masz szefa nad sobą. Co ty możesz wiedzieć? Po pierwsze, jeszcze tak tylko powiem. Po pierwsze, to ktoś, kto nie miał własnej firmy, to nie wie, jak to jest, bo ja pracowałam na etacie i to nie jednym i wiem, jak to jest mieć szefa. I wiem na przykład, że zaletą tego jest to, że w piątek po południu
macie wolne, w sobotę macie wolne i w niedzielę macie wolne. Ja nie mam. Tak. Także tak to wygląda. I nie pamiętam już, kiedy były takie dni, żebym, nie wiem, kończyła pracę w piątek po południu i miała wolne w sobotę i w niedzielę. Tak 2,5 dnia pod rząd. Bez jakiegoś, wiecie, w sensie urlopu, wakacji, to nie pamiętam, kiedy tak było. No i czas zrobić jakąś przerwę, ale ja zawsze tak sobie obiecuję, a potem i tak się okazuje, że trzeba coś zrobić, albo coś i tak o. Wszystko przez, wiecie, przez tą pandemię. No. I nawet powiem wam, że mówiłam o tym ostatnio, że nawet tego nie zauważyłam. W sumie Tomek mi to uświadomił. Bo ja tak mówię, kurczę, już jestem taka przemęczona i w ogóle może to właśnie ta pogoda, może ten koniec roku. A Tomek mówi, no ale nie miałaś w sumie żadnej przerwy w tym roku. A tak, faktycznie. Nawet nie myślałam o tym, wiecie. Nie wpadłam na to. Dobra, kochani. Ja kończę. Ała, ała! To boli! To boli, klocku ty. Ty ważysz trochę, a tak chodzisz tutaj po mnie. No. Ja już się będę z wami żegnać dzisiaj. Bo tak jak mówię, jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia, to nie będzie nic ciekawego do nagrywania, a chciałabym już to zrobić, mieć za sobą. Tak. No. Dobra, kochani, dziękuję, że byliście z nami. Trzymajcie się ciepło, widzimy się jutro. Jeżeli uda nam się nagrać jakieś bobry, to wam wrzucę tutaj teraz, ponieważ ta nowa pułapka poszła do reklamacji. Ta stara jakiś ma problem z bateriami. No i wczoraj udało się coś nagrać, ale nic takiego w sumie ciekawego nie było. Mało widać w ogóle. Może dzisiaj będzie lepiej. Jak coś się ciekawego pojawi, to wrzucę. To wrzucę. Nie zawsze wam wrzucam, no bo nie będę wrzucać jakichś nagrań, które są takie, wiecie, że tam nic nie widać, ani nic ciekawego się nie dzieje. No dobra. To już się żegnam. Widzimy się jutro.